Dzień dobry, Jolanta Zielińska, witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 19 stycznia i zapraszam do oglądania aktualności. Zima ma swoje uroki, ale też bywa niebezpieczna. Pomijamy już śliskość na chodnikach i jezdniach, ale powiedzmy o lodzie, którego tafla kusi, by na nią wejść. Nie ma bezpiecznego lodu, mówią strażacy i dlatego apelują do wszystkich, by korzystali tylko z bezpiecznych ślizgawek na sztucznych lodowiskach. Apelują też do wędkarzy, aby na lód zabierali kamizelkę ratowniczą. Dziś w Szczecinku strażacy zorganizowali pokaz ratownictwa na lodzie. Widownię stanowiły dzieci. Dlatego też nasza kampania dzisiaj bezpieczne ferie i nie tylko bezpieczne ferie, ale również całe lodowisko, bo będzie też nasz apel do osób, które korzystają z lodów, czyli wędkarzy. Nasze działania polegają na tym, aby zaprezentować, jeżeli by, oczywiście kampania to jest taka, żeby jak najmniej korzystać z akwenów takich cieków wodnych, a częściej korzystać ze sztucznych lodowisk. Wiadomo, że jest bezpiecznie, ale też właśnie chcemy pokazać, jeżeli doszłoby do tragedii, do zarwania się lodu, jak wydostać się z takiej przerębli i jak pomóc osobie, która wpadnie do przerębla. Nie ma lodu bezpiecznego, bo niektórzy mówią, a 10 centymetrów to mogę wejść. Nie, to jest bardzo mylne. Może być nawet pół metra lodu, a jeżeli znajdziemy się gdzieś, gdzie będzie jakieś odparzysko czy ciek wodny, wiadomo, że ten lód w tym miejscu będzie słabszy. Panuje taki pogląd, że jeżeli ktoś wpadnie do wody, to jak najszybciej należy go stamtąd wyciągnąć, podając mu na przykład rękę. To również jest takie mylne, bo nawet przysłowie mówi tonący, nawet brzytwy się złapie. Pamiętajmy, że osoba, która jest w stanie zagrożenia życia, będzie się łapała wszystkiego. Nie będzie patrzyła na to, że wciąga nas, bo tak naprawdę ta osoba ma problemy z wydostaniem się i podanie ręki może dojść do tego, że wciągnie nas pod lód. No wiadomo, że lód jest śliski, a więc nie ma żadnego oparcia, czyli co? Tak, oczywiście podajemy cokolwiek, kij, pasek, nawet ubranie z siebie zrzucić i żeby podać, że w razie czego jakby nas ciągnęła do tego przerębla, to może mamy możliwość puścić to i nie zostaniemy wciągnięci pod lód. Temperatura wody jest niska, więc takiej osobie grozi bardzo szybkie wychłodzenie. Oczywiście, dlatego też zaprezentuję kamizelkę, bo tu głównie chciałbym się zwrócić do wędkarzy, bo wiemy, że jak co roku my zwracamy się z apelem, ale nie wszyscy nas słuchają, czasami dochodzi do tragedii, a chcemy oczywiście zapobiec, dlatego proszę o wyposażenie się w taką kamizelkę. No może to nie są duże pieniądze, dla niektórych są to duże pieniądze, ale w granicach tak do około 100 zł można już kupić kamizelkę, którą można ubrać na siebie. Raz, że nam zapewni ciepło. Dwa, jeżeli wpadniemy do przerębla, to utrzyma nas na wodzie. Do tego dodatkowo jest wyposażona często w gwizdek. Wiadomo, że osoba, to co pan redaktor już wcześniej wspomniał, woda szybko wychładza i ciężko będzie nam gwizdać, wołać pomocy. Najczęściej przy szelce jest gwizdek, który można wtedy wezwać pomoc. Panie komendancie, czy należy ratować w pojedynkę, czy należy szukać jeszcze jakiejś asekuracji? No oczywiście, no wiadomo, że zawsze należy szukać pomocy. Pamiętajmy zawsze nasze bezpieczeństwo. To jest motto: dobry ratownik to żywy ratownik. Jeżeli pamiętajmy w pierwszej kolejności powiadomić służby i wtedy w miarę możliwości i dostępnych środków należy udzielać pomocy. Dzisiaj obserwujemy pokaz. Kto będzie widownią? No oczywiście z racji ferii chcemy pokazać właśnie dzieciom, że jak nie należy korzystać z lodu, a jeżeli korzystać, to oczywiście tylko pod nadzorem osób dorosłych, w miejscach do tego wyznaczonych najlepiej, no i oczywiście być zabezpieczonym. Czyli ten pokaz będzie jednocześnie taką edukacją? Tak, oczywiście, jak co roku, teraz mamy akurat okres zimowy, to korzystamy z lodowiska, a później latem będzie skąpieliska. W wodzie jest ciepło czy zimno dzisiaj? Zimno! Zimno, dokładnie. I słuchajcie, ubrania bardzo szybko namakają i bardzo ciężko z takiej przerębi się wydostać, tak? I jest to bardzo niebezpieczne. Słuchajcie, ważne jest to, że wy sami nie będziecie mogli komuś pomóc. Musi to zrobić osoba dorosła, ale jak wy będziecie dysponowali i będziecie mieli już taką wiedzę, żeby komuś podpowiedzieć, że można wykorzystać taki patyk, pasek, czy nawet ubrania, tak? Zdjąć kurtkę i zobaczcie, sama kurtka
to też jest taka odległość około metra, półtora i możemy wykorzystać do ratowania osoby. Pokażemy Wam za chwilę, jak strażak wpadnie do takiej wody i jak możemy go uratować, dobrze? No to co, zaczynamy? Dobra. Zobaczcie, jest, uwaga, teraz za chwilę ciszy. Osoba poszkodowana jest w wodzie, tutaj nie jest głęboko, ale zobaczcie, że wokół przerębla jest woda. Nie wydostanie się tego przerębla samemu. Konrad, jeżeli możesz spróbować się wydostać sam, bez wyskakiwania, tylko wyciągnięcie się. Zobaczcie, to jest niemożliwe. Praktycznie nie jest możliwe, żeby taka osoba sama się wydostała. Teraz pokażę Wam szpikulce. Pokażemy teraz, coś takiego jak szpikulce. Zobaczcie, to nic innego jak dwa zaostrzone gwoździe. Nimi już dużo łatwiej jest się wydostać. Jakie działania planują społecznicy i społeczniczki z naszego powiatu, dowiedzieliśmy się dziś podczas podpisania umów na realizację zadań zgłoszonych do marszałkowskiego programu Społecznik. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, a umowy na realizację zadań z wicemarszałkiem województwa Rafałem Rosińskim podpisali w Szczecinku przedstawiciele 9 organizacji pozarządowych. Program Społecznik funkcjonuje od 2017 roku. Jest to flagowe jakby zadanie, flagowy program województwa zachodniopomorskiego, które między innymi pozwala na to, aby organizacje pozarządowe, grupy nieformalne mogły realizować swoje określone cele, zadania. Jest to podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy, które są podejmowane, cieszą się bardzo dużą popularnością. Jeżeli chodzi o rok 2024, to mamy przeznaczone na to działanie 3 miliony złotych z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem na tą edycję, bo mamy dwie edycje w roku 2024. Zostało złożone w województwie zachodniopomorskim ponad 1000 wniosków i w sumie otrzymało dofinansowanie 410 różnego rodzaju organizacji, instytucji czy grup też nieformalnych. Te zadania, które realizowane są w ramach programu Społecznik, to zadania, które związane są z szeroko rozumianą integracją, z kulturą, ze sportem, gdzie między innymi grupy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego mogą realizować swoje wyznaczone cele. To Państwo na tym spotkaniu są tymi liderami, bohaterami tego przedsięwzięcia i tutaj wielkie gratulacje, oczywiście i podziękowanie za to, że uzupełniają Państwo tą funkcję, którą realizują także samorządy terytorialne. Ten sektor pozarządowy jest jak najbardziej istotny i potrzebny dla funkcjonowania całego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o tutaj podregion, no dzisiaj podpisujemy umowy, podpisaliśmy już umowy dotyczące powiatów sławińskiego i białogardzkiego. W Szczecinku podpisujemy umowy dotyczące powiatu szczecineckiego. Na ten podregion otrzymały finansowanie 82 wnioski na łączną kwotę ponad 409 tysięcy złotych. Oczywiście zapraszamy tutaj wszystkich Państwa do składania także wniosków na drugą turę. Druga tura już rozpoczyna się od 2 kwietnia. W pierwszej turze te kwoty, które zostały jakby przeznaczone na finansowanie realizacji określonych zadań, to ponad 2 miliony złotych, druga około miliona złotych to nabór ten kwietniowy, który nastąpi. W miniony weekend zawodnicy KSW Szczecinek wyjechali na Grand Prix Polski do Mińska Mazowieckiego. Były to ogólnopolskie zawody w kickboxingu w formułach planszowych, które zgromadziły 443 zgłoszenia zawodników do rywalizacji z 38 klubów z całej Polski oraz Litwy.
Do Mińska pod Warszawą wybrał się 4-osobowy skład sportowców z KSW Szczecinek, którzy zdobyli 3 złota, 2 srebra i 1 brązowy medal. Blasku turniejowi przysporzyła wizyta legendy kickboxingu Marka Punisher-Piotrowskiego. Julia Marciniak wróciła do domu z 2 złotymi medalami, Adrian Korkus zdobył złoto w light contact i srebro w kick light, Maja Kowalska zdobyła srebrny medal, a Filip Chojnacki wrócił z brązem. Rewelacyjnie przygotowany turniej z dobrze obsadzonymi kategoriami, w których trzeba było zwyciężyć nawet po 3 walki do złota. Wisienką na torcie była możliwość spotkania Marka Piotrowskiego, legendy światowego kickboxingu, który wypromował ten sport w naszym kraju, powiedział trener KSW Szczecinek Zbigniew Sołtys. Zimę w chwilowym odwrocie wykorzystują wiarusy i zapraszają wszystkich zahartowanych i niezahartowanych do udziału w pieszym zimowym rajdzie. Rajd odbędzie się w najbliższą niedzielę, a uczestnicy poznają historię i treść wybranych szczecineckich murali. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Zaprasza Bogdan Bereszyński. Kolejny sezon działalności koła PTTK Wiarusy przed nami. Tradycyjnie rozpoczynamy go rajdem zima. Jest to spacer pieszy po Szczecinku. Trasa corocznie wymyślana przeze mnie inna. I tym razem po raz pierwszy będę chciał pokazać szczecineckie murale. Nie wszystkie, bo jest ich mamy 13, ale te, które są w centrum miasta, obejrzymy na takim rajdzie pieszym po Szczecinku. Najbliższa niedziela, 21 stycznia. Zbiórka chętnych o godzinie 10.30 przed Muszlą koncertową w parku Kołogólniaka. Stamtąd udamy się na 4-kilometrowy spacerek po Szczecinku. Odwiedzimy, pokażemy, zobaczycie Państwo murale, a zakończenie na terenie stołówki przy schronisku młodzieżowym na ulicy Kościuszki. Na uczestników będzie czekała gorąca grochóweczka, będzie herbatka, oczywiście będą konkursy rekreacyjne, będzie tematyczny quiz całym o Szczecinku. Nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów, także będą do zdobycia. To nasza pierwsza impreza. Chcę powiedzieć, że jest to 54 rok naszej działalności. Rozpoczynamy tym rajdem. Mamy w planie 23 imprezy różne dla wszystkich, dla zmotoryzowanych, dla rowerzystów, dla kajakarzy, ale o tych imprezach powiemy w terminie późniejszym. Dzisiaj w imieniu zarządu koła PTTK Wiarusy zapraszam na pierwszą naszą tegoroczną imprezę na rajd pod hasłem Zima 2024 szlakiem szczecineckich murali. Zapisy w siedzibie koła PTTK Wiarusy oraz Centrum Informacji Turystycznej. Polecam, zapraszam. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. W dalszej części programu po reklamie posłuchamy okruchów na niedzielę, a następnie zobaczymy relacje z podpisania umów na realizację zadań w programie Społecznik. Kolejną pozycją naszego programu będą archiwizje, a po nich zobaczymy jeszcze magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.